czary. Bo słuchaj, walnęłam w samochód i rozbił się. Jejku, no to co? Duże! Oh, this new crazy mother... Ja jestem Anka, a wy oglądacie mój kanał Fanka! Tydzień temu mogliście zobaczyć na kanale mojego chłopaka, jak zrobił na mnie prank. Chcieliście rewanżu, dlatego dzisiaj postanowiłam się na nim odegrać. Zobaczcie sami. I'm always aware of your current position. I just hold out to the perfect condition. Coming alive. Heated and night. Now is the time. Dobra, słuchajcie, teraz wam opowiem, jak będzie wyglądała cała wkrętka. Czarek kąpie się. Przed chwilą powiedziałam mu, że biorę auto i jadę na zakupy. Chcę do niego zadzwonić i wkręcić go, że miałam wypadek i popsułam jego auto. Myślę, że jego reakcja będzie niesamowita, bo ważna rzecz jest taka, że on to auto ma dopiero tydzień. Także myślę, że się mega wkurzy. Także teraz idę po auto, bo trzyma go na parkingu i jadę. Stanę dosłownie niedaleko, powiem, że tutaj na zakręcie niedaleko naszego mieszkania miał miejsce ten wypadek. Także trzymajcie kciuki, żeby ta wkrętka się udała, a ja już mówię mu, że wychodzę. Czarek, wychodzę już! Dobra, słuchajcie, jestem już w garażu. Zaraz wam pokażę to cacko, bo Czarek kupił sobie go tydzień temu i się jara nim na maksa. Także teraz szybka prezentacja auta. Dobra, nie wiem, jak to się robi. Macie tutaj, jest takie auto. No i co? No i wkręcam go, że mam wypadek, że zniszczyłam to auto, że teraz trzeba będzie go, wiecie, naprawiać i w ogóle. Także zobaczymy, co się... Zobaczymy, jak Czarek na to zareaguje. A teraz lecimy z tym i oglądajcie dalej. Słuchajcie, już jestem na miejscu. Wybrałam takie miejsce, żeby nie jeździło za wiele aut, ale jest to miejsce dosyć blisko naszego mieszkania, także mam nadzieję, że on tutaj szybko do nas przybiegnie. I tak, muszę rozstawić gdzieś sprzęt, żeby go nie zauważył, ale już tutaj widzę takie miejsce, że na pewno nie zobaczy, że jest kamera. No i co? Już po prostu nie wiem, jaka będzie jego reakcja. On to auto ma dopiero tydzień. Po prostu dba o niego, sprząta non stop, myje jak tylko coś jest brudnego. Także na pewno kręci się na maksa. Dobra, słuchajcie, dzwonię do Czarka. Czarek, no słuchaj, walnęłam w samochód i rozbił się sterzec. No. Miałaś wypadek? Tak, no tutaj, słuchaj, jechałam. No i typ mi zaham... Stało się coś tobie? Nie, tylko samochód rozbiłam. No bo taki typ mi, słuchaj, zahamował i walnęłam w niego. Wiesz, jak samochód rozbiłaś? Co się stało? No nie wiem, no... Wklęce nie jest jakaś normalnie? Tak, tutaj na sterzaku. No i słuchaj, no i jedno koło tak jakby jest w jedną stronę, a drugie w drugą. Jejku, no to co? Duże! No. Jest ten typ cały czas, tak? Nie, on słuchaj odjechał i powiedział, żebym mu dała 300 zł i no i dałam mu i on pojechał. Boże, Anka, po co? Dlaczego to zrobiłaś? No najpierw dzwonisz po mnie, kiedy tak... Anka, wiesz, o co chodzi? No ale on... Ale Czarek, on mówił, że się spieszy, rozumiesz? I powiedział, że mam mu dać 300 zł i on jedzie już to. W takiej sytuacji wzywa was policję. Po prostu. Wiesz, o co ty spisujecie swoje dane nawzajem, że takie i takie miało miejsce, że był wypadek i po prostu będzie czas, później oddaję pieniądze za to. No to ja nie widziałam, no. Boże, wiem, że jak on odjechał teraz i nie wzięłaś od niego żadnych danych, to tą zupę sobie można dosadzić. Nic się nie odzyska pieniędzy i będzie trzeba po prostu ładować kasę w ten sam. To co ja mam teraz zrobić? Nie wiem, co mam powiedzieć, ja po prostu... O Jezu, ale się zburzyłem! Dobra, Anka, gdzie jesteś? No tutaj, na Ordona, no! Skręcałam w prawo w Ordona, jak się zjeżdża... Które miejsce na Ordona? No tutaj, przy stacji, chciałam skręcać na lewo, na stację. Tu gdzie są te dwie stacje obok? Tak!
No. No, to poczekaj na mnie, będę zbiegnę za chwilę. Dobra, no, to pa. Jezu, cześć. Dobra, słuchajcie. Hit, on się tak wkurzył. Dobrze, mu tak. Dobra, idę rozstawiać szybko sprzęt i muszę go właśnie rozstawić. No już wiem, gdzie go rozstawić, także czekam na niego i on szybko przyszedł. Dobra, słuchajcie, już tutaj kamerki mam ustawione, ale powiem wam, że myślałam, że tutaj jeździ mniej samochodów, a tu po prostu co chwila przyjdzie jakiś samochód. Czekam cały czas na Czarka, już mi powoli robi się zimno, ale no mam nadzieję, że zaraz będzie. A! I ważna rzecz, że jeszcze drugą kamerę ustawiłam pod autem. Tutaj sobie włączę dyktafon, żeby wszystko było słychać. Także mam nadzieję, że wszystko się uda. Czekam na Czarka. A mi zimno trochę. Czarka! Dobra. Widzę go. O, idzie już Czarek. Dobra, widzę Czarka. Nie, no Czarek, no. No tutaj. Dlaczego nie zatrzymała tego? No nie wiedziałam, no, że się tak robi. Zobacz. Ja chyba sobie żartuję. Jesteś okropna! Zobacz, Czarek. Tu jedną kamerę. Tutaj pod autem. No nie! Ty małpo. No. No nie. Odegrałam się, to nie? No nic nie ma! No nic, jak ja to powiem rodzicom, oni się tak przybliżam nowe auto! Jezu! No i dobrze, dobrze ci tak, dobrze ci tak! Boże, no jest to normalna po prostu! Tyle stresu, co ja się najadłem! Ale no wybiegałem z tego domu, no! No i dobrze! O Jezu, no chyba najgorszy prank na świecie mi zrobiłaś! No nie wiem, o co najlepszy. Tak martwi, jak nie o to auto. Jezu, myjesz je za to. Nie, tak, na pewno. Już lecę i go myję od razu, no. No nie. Ale cieszę się ostatecznie, Boże. Zimno mi trochę. Kto wygrał? Kto wygrał bitwę na pranka? No, teraz napiszcie w komentarzu, kto. No. Jezu. Nie wierzę po prostu. No co, fajnie się tak skręca? Fajnie? No, fajnie się wkręta, nie jak się jest wkrętany. A, no widzisz. Bałeś się bardzo? No bałem się, martwiłem się, no gdzie jakiś typ jeszcze cię tutaj wycackał na hajs. Yo, yo, yo! Kto wygrał tego pranka? Nie musi nikt tutaj odpowiadać na to pytanie, bo wiadomo, że ja. Dobra, tak teraz zamówiłam, że aż mi jest wstyd. Ale no, ale poza tym to myślę, że udał się ten prank sam. O Jezu, aha, czy fajnie. Fajnie, że w ogóle jak gadam do tej kamery, a rozumiem, że nie widzę. A teraz to nie koniec przygód dzisiejszego odcinku, bo mam dla was ważną informację i przenosimy się do naszego mieszkania. Słuchajcie, mam teraz dla was ważną informację, bo każdy z was pisze do mnie, że powinniśmy już stworzyć grupę. Dlatego ją stworzyłam. Dużo było tutaj spekulacji nad tym, jaka ma być nazwa tej grupy, ale myślę, że mamy już to i uwaga, grupa będzie się nazywała Fankowie! Także wiecie, to będzie takie fajne. Będę podchodziła do kogoś. A czy ty należysz do fanków? Tak! Także koniecznie wbijajcie tutaj na Facebooka, link wam podam w opisie. Włączajcie, żeby nas było więcej, żeby grupa fanków była największa na całym YouTubie i żebyśmy tworzyli grupę silnych ludzi. Będziemy mocną grupą, będziemy ludźmi, którzy spełniają swoje marzenia, którzy dążą do celu, którzy żyją z pasją. Dlatego moi widzowie, od dzisiaj jesteście fankowie. Także koniecznie dołączajcie do tej grupy. No i co, jeśli chcecie mnie tutaj dalej oglądać, zasubskrybujcie ten kanał, wciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Myślę, że tu będzie się dużo działo, także zostańcie ze mną zawsze do końca. Tradycyjnie widzimy się w następny czwartek o godzinie 15. Oglądajcie, pa!